Cuda cuda ogłaszają, to tegoroczne hasło Orszaku Trzech Króli. Kazimierz Biskupi jako jedna z 800 miejscowości w Polsce i 18 na świecie włączył się do pielęgnowania bogatej i wielowiekowej tradycji kolędowania. Mieszkańcy gminy po raz drugi, wsłuchując się w treści kolęd, wyruszyli w podróż do stajenki. Uczestnicy rozśpiewanego pochodu rozpoczęli Święto Trzech Króli nabożeństwem w kościele pod wezwaniem świętego Marcina Stur, podczas którego młodzież z koła teatralnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury zaprezentowała zebranym przedstawienie jasełkowe. Po mszy świętej barwny korowód ukoronowanych głów, radośnie i wspólnotowo śpiewający kolędy, dotarł pod Gminny Ośrodek Kultury, gdzie z montażem słowno-muzycznym pod tytułem Przyjście do Betlejem wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Zarówno w jasełkach oraz montażu można było podziwiać oryginalnie przygotowane stroje nawiązujące do czasów narodzenia Chrystusa. Były anioły, pastuszkowie oraz spore grono zatnych świętych. W orszaku nie zabrakło trzech króli – Kacpra, Melchiora i Baltazara. Wszyscy w asyście świętej rodziny i wielobarwnej gwiazdy betlejemskiej przemierzyli do klasztoru misjonarzy świętej rodziny, gdzie uroczysty pochód zakończył się błogosławieństwem. Orszak był niezwykłym spotkaniem pokoleniowym i wspólnotowym.